Zebranie zarządu w firmie. Panowie, proponuję, aby już nie robić testu na zwierzętach, bo to nieetyczne. Musimy zmienić taktykę, dać ogłoszenie i na pewno pojawią się chętni. Ale dlaczego niby mamy zaprzestać testów na zwierzętach? Przecież wszyscy tak robią, nawet firmy farmaceutyczne. Szefie, ale jest drobna różnica między nimi a nami. Oni produkują leki, a my wibratory. Policja wezwana do biurowca przyjeżdżają na miejsce zdarzenia na schodach siedzi roztrzęsiona sprzątaczka pani w starszym wieku. Co się stało, proszę pani? Zostałam skałcona, Zaszedł mi od tyłu. Słyszałam kroki, widziałam go kątem oka, jak mnie zachodził. To dlaczego pani nie uciekła? Gdzie? Na umyte? Spotkały się dwie koleżanki, jedna mówi do drugiej. Mój syn powiedział dziś do mnie pierwsze słowa. Jakie? Gdzie ty do cholery byłaś piętnaście lat? Goś miał piękną żonę, która lubiła się kochać, ale on uwielbiał spać, po pracy szybko wskakiwał do łóżka, tak aby jej nie obudzić. Budzi się z samego rana, przeciąga się i widzi starego faceta w białych szatach obok niego. Kim jesteś człowieku i gdzie jest moja żona? Jestem świętym Piotrem, a ty nie jesteś w swoim łóżku, tylko w niebie. To znaczy, że umarłem? Pewnie mnie żona otruła za to, że zamiast kochać się z nią, to szedłem spać. Chciałbym z powrotem na Ziemię, muszę rozmówić się ze swoją żoną. Słuchaj, to nie takie proste w tym momencie. Są trzy opcje. Możesz wrócić na Ziemię jako zwierzę albo jako kot, krowa lub kura. Hm, jako krowa nie chcę, nie będę cały dzień żar trawy, bo to nudne. Jako kot mleka nie lubię, też nie chcę. Ale jako kura, to spoko, pogrzebię sobie w ziemi, zjem kilka robaków. Wybieram kurę. Facet jako kura stoi przy kulniku i rozgląda się dookoła. Podchodzi do niego druga kura i mówi. To ty jesteś tą nową, co wysłał do nas święty Piotr? Tak, słuchaj, mam pytanie do ciebie. Za chwilę mi zat rozsadzi. O co chodzi? To znaczy, że chcesz znieść jajko. Musisz chwilę pogdakać i mocno przeć. Facet zagdakał i mocno prze. Po chwili wypadło jajo. Ale ekstra, jeszcze raz chcę. Zaparł się i wypadło drugie jajo. Zaczął przeć na trzecie jajko i nagle słyszy głos żony: Stefan, wstawaj! Zasrałeś całe łóżko! Czy chodzi dziewięćdziesięcioletni facet do lekarza: Gdzie pan był przez rok czasu? Siedziałem w więzieniu. Pan w więzieniu za co? Za gwałt, gosposza mi oskarżyła. Naprawdę panią wykorzystał? No nie, ale tak mi to pochlebiło, że się przyznałem. I tylko rok za gwałt pan dostał? Nie, za fałszywe zeznania. Facet poszedł do galerii handlowej, idąc po korytarzu, widzi, jak przygląda mu się śliczna kobieta. Podchodzi do niej i zagaduje. Witam, czy skąd się znamy? Myślę, że jest pan ojcem jednego z moich dzieci. Facet myśli i po chwili mówi. Czy ty jesteś tą striptizerką, z którą kochałem się na barze podczas mojego wieczoru kawalerskiego? Nie, ja jestem nauczycielką pana syna.